woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, płatki owsiane, laktoza, chmiel, drożdże, zest z pomarańczy, sok z pomarańczy, mandarynek, grejpfrutów. To już alkohol, samo zdrowie. Alkohol 8,1. Tak, same owoce właściwie to już dla zdrowotności jednodziennie powinniśmy być najmniej. Cześć, to Piwna Para, Szymon i Ania. Dzisiaj jeszcze jedno piwo z serii Lato u nas, a u nas już praktycznie zima, no. Bo jak się okazuje, to powinniśmy w naszym klimacie przerzucać się z krótkich spodem, jednak od razu na kurtki zimowe. No, koniecznie. Koniecznie. To jest najlepsze rozwiązanie. Także jestem zmarznięta. Jest to taka trochę letnia wersja, ale trochę też mocna, bo to jest no. Imperial. To jest... Z piwo jada piwo smoothie. Jest to Double Citrus Smoothie, czyli Sweet Double IPA. Sweet, będzie owocowe. No ale będzie double, więc może nas trochę rozgrzeje. I przeczytam, co w nim jest. 20,8 ekstraktu, 56 w szyszkach określone, czyli pewnie chodzi o IBU. I tak, piwo górnej fermentacji, skład woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, płatki owsiane, laktoza, chmiel, drożdże, zest z pomarańczy, sok z pomarańczy, mandarynek, grejpfrutów. Alkohol, samo zdrowie. Alkohol 8,1, tak, same owoce właściwie to już dla zdrowotności jednodziennie powinniśmy być najmniej. Do 3 marca 2019 roku jest data ważności. Kapsel Golas pokazują i jeszcze pokaż etykietkę. Jeszcze raz pokazuję etykietę. Przeźroczystą. Tak, i na dnie jest bardzo dużo takiego mętnego syfu, osadu. Syfu. No, takie trochę no, brzydko osad, to wygląda. No, bardzo dużo tego osadu, pewnie z zestu, nie? Z owu ten. Albo drożdże. Czy to chyba jest drożdżowe? Proszę, żebyś nie miała mokrego nosa. Och, pachnie mocno owocowo. Tak, cytrusy. Dokładnie jak smoothie. I pomarańcze bardzo czułam. Mhm, pomarańcza góruje. Zaropiany praktycznie. Prawie zaropiany, trochę wymuszam, a... Kolor naprawdę gęsty, widać, że jest to piwo. Mocno owocowe. No, to jest gęste, takie nieprzejrzyste, prawie brązowe, zwłaszcza u ciebie tu no, jeszcze. Jeszcze jest... tamten osad został w butelce, a to no. Jednak nie jest to lekka jakaś tam session IPA. Tylko... Pomarańcza, zdecydowanie pomarańcza. Mhm. Słodko. Słodko, sokowo, pomarańczowo. Takie soczyste IPA. Próbujemy. Wasze zdrowie. Zobaczymy, co to smoothie. Matko, jakie słodkie. Aż takiego słodkiego też nie spodziewałam, że będzie. No jest dosyć słodkie. Owocowe jest czuć. Pomarańcze, mandarynka też. Nie wiem. Czuć, no czuć owoce oczywiście. Czuć owoce, mocno gdzieś tam goryczka. Soczyste. Która gdzieś tam odbija na końcu, ale jest bardzo słodkie. Niska. 50, jeżeli to jest 56 IBU, to faktycznie przy tych parametrach no, to, mocy jeszcze tych to jest bardzo soka. Niska. Piwo jest naprawdę takie soczyste, gęste. Lekko oleiste. To prawda.
A nie wiem, jak dla mnie trochę za słodkie. No jest trochę za słodkie. Ale no może komuś to smakuje. No. Podobno tak się ludzie zachwycali tym piwem, tak no. Spodziewałam się czegoś więcej. Tak, po opiniach o tym piwie troszkę liczyliśmy na coś więcej. Ja na pewno liczyłem, że będzie bardziej piwne, a tutaj trochę piwa trzeba się doszukiwać w smaku. Natomiast jest sok coś, owocowy jest przeważą. Jest coś w tym takiego, że jak się to pije, to się czuje, że się coś zdrowego pije. Jest takie wrażenie, że to jest jednak faktycznie coś zdrowego. No właśnie, to, a może jest, no może to jest tak dużo tego soku, że właściwie sam sok świeży, naturalny, owocowy. Z 8%. Z 8%. Oj tam, oj tam. Jak to? Alkohol pity z umiarem nie szkodzi w żadnych ilościach. W żadnych dużych ilościach. Także my z umiarem będziemy sobie popijać. Piwo, znaczy to piwo jak jest na nasz gust. Ciężkie z jednej strony, no. Z drugiej strony gdzieś próbuje być rzeźkie. Jak dla mnie to nie jest dobre połączenie. No to jest jakieś tak nietrafione. Faktycznie jest trochę takie smoothie. No i no, nie oszukują, no Sweet Imperial czy tam Double IPA. No jest sweet. Jest sweet i jest double, bo tak faktycznie teraz po dłuższym czasie czuję rozgrzewanie w gardle. Więc moc ma, ponad 8 alkoholu, więc idzie się zabawić. Jest takie właśnie gęste. Ale, powiem szczerze, no bo cena tego piwa jest dosyć wysoka, to ja jednak jakoś nie jestem podniecony tym piwem. Jakoś tak spoko, może ale... jakby było trochę kwaśniejsze. No nie wiem, no sorry. Naprawdę spodziewałam się więcej. Może mamy taki dzień, ale niestety. Ale nie, to za słodkie. Za słodkie jest i to raczej dla fanów mocno słodkich piw. Aha, słownie. Ale no faktycznie no jest napisane sweet, więc to jest może nasza wina, że próbujemy. Bo, no bo jest wszystkiemu sweet. Wszystko musi smakować. Dokładnie. Nie każdemu. Także zawsze piwo to powtarzam. Spoko, mocno owocowe i gęste. No nie ma gorczki chmielowej, kontry żadnej do tej słodyczy. Coś tam jest, ale bardzo nikłe i tam dosłownie nie wiadomo, czy to z chmielu, czy z albedo. No, możliwe, że to będzie nawet z albedo. Skórki gdzieś tam. Taka... No, nie jestem zachwycona. Sorry. No, ale to może po prostu nie jest piwo dla nas. No, na pewno nawet. Kończymy, bo nie będziemy się tutaj już rozgadywać. Nie, no co ty. Dopijemy na pewno. Wasze zdrowie. Trzymajcie się. Wincy brutów. Do następnego piwa. Cześć.